kinetoplastydy. Co to takiego jest? Właściwie wiciowce zwierzęce z supergrupy himen, eukaryontów, eksklawata, klasyfikowane w randze gromady, czyli grupy, tak, lub rzędu w typie euglenozoa. U podstawy ich wici znajduje się kinetoplast, jakby ktoś nie wiedział, który budową przypomina mitochondrium. To pamiętam, że coś takiego było kiedyś na biologii, ale to było dawno temu. Do grupy tej zalicza się organizmy zarówno wolnożyjące, jak i pasożytnicze, czyli te, które tam z nas wyżerają i przestać nie mogą. U niektórych kinetoplastów może występować błonka, taka błonka, którą my z czego innego kojarzymy, ale to jest błonka taka podobna jak u parabasalia, gdyby ktoś miał wątpliwości, proszę Państwa. Tak więc mamy kinetoplastydy już obcykane.